Miasto Piła podjęło działania dotyczące opracowania gminnego programu rewitalizacji. Prace nad dokumentem rozpoczęły się od wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Projekt uchwały w tej sprawie po konsultacjach społecznych trafił do Rady Miasta Piły. W przygotowaniu programu miasto będą wspierać wybrani w postępowaniu przetargowym eksperci firmy konsultingowej z Poznania. Miasto Piła wybrało ustawową drogę tworzenia programu rewitalizacji. W rezultacie proces rewitalizacji prowadzony jest w oparciu o ustawę o rewitalizacji. W pierwszym etapie dokonaliśmy delimitacji obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Delimitacja polegała na analizie wskaźników społeczno-gospodarczych, a także na badaniu opinii mieszkańców w tym względzie. W efekcie jako obszar zdegradowany zostały uznane dwa osiedla, Śródmieście i Zamość. Obszarem rewitalizacji natomiast jest całe osiedle Śródmieścia, a także część osiedla Zamość, jego zachodnia część. Ponadto działaniami rewitalizacyjnymi objęto tereny poprzemysłowe i powojskowe skupione w centrum miasta. W sumie obszary rewitalizacji zajmują około 13% powierzchni i są zamieszkałe przez około 25% mieszkańców całego miasta. Samorząd Piły planuje i wdraża działania rewitalizacyjne od kilkunastu lat. Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły realizowane jest z dofinansowaniem Unii Europejskiej ze środków programu operacyjnego Pomoc Techniczna i będzie trwało do lipca 2017 roku. Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji zostały zorganizowane w trzech formach, w tym z wykorzystaniem internetu. Mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi na formularzu w formie pisemnej, wyrazić opinię wypełniając ankietę lub biorąc udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 17 listopada 2016 roku. Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone, a część z nich uwzględniono przy ostatecznym wyznaczaniu granic obszaru rewitalizacji. Ulicę Podgórną, która schodzi się z ulicą Mickiewicza i tam jest stary sklep, dzisiaj już nieczynny, niefunkcjonujący, meblowy, Open. Chciałbym, żeby również ten teren, a było to kiedyś teren z NTK, również był objęty rewitalizacją. Ulicy Warsztatowej, które zostało wyznaczone tutaj do rewitalizacji. No tutaj mi jedna kwestia, jestem przekonana, że Państwo to analizowaliście, tam jeśli się nie mylę, spora część gruntów należy do Skarbu Państwa i czy tutaj nie będzie to jakąś przeszkodą w tych działaniach gminy rewitalizacyjnych? To mamy piękny zalew Koszycki, który niestety jest zarośnięty, zaniedbany, a widzę, że jest teren do wojska, teren powojskowe są. A czemu nie jest uwzględniony teren Koszyc, nasze zalewy tego Koszyckiego? Formalnie nie było możliwości, żeby wskazać ten obszar jako obszar do rewitalizacji. Formalnie nie mogliśmy tego zrobić. Każdy na swoim terenie znalazłby takie obszary problemowe i obszary, które wymagają jeszcze interwencji. Co mnie zdziwiło w Pana prezentacji, to bardzo często, wprawdzie mówił Pan na końcu, że w tej sumarycznej ocenie to jest dosyć odbiegające od tych dwóch obszarów, ale jednak bardzo często przy różnych negatywnych aspektach pojawiało się osiedle Jadwiżyn. Co jest dla mnie dosyć, powoduje mnie zdziwienie i zaciekawienie, bo jest to stosunkowo na tle miasta nie stare osiedle, dosyć młode, z dosyć dobrą infrastrukturą. Na stronie miasta www.pila.pl w aktualnościach i w zakładce rewitalizacja na bieżąco wrzucamy wszystkie informacje. Mieszkańcy Piły zostaną zaangażowani w kolejne prace nad programem rewitalizacji. Wspólnie z nimi i wszystkimi zainteresowanymi rewitalizacją podmiotami zaplanowane zostaną projekty rewitalizacyjne.